Cześć, witam Was bardzo serdecznie i tematem przewodnim. Dzisiejszego dnia będą maty do ćwiczeń, dlatego że dziewczyny wyrosły. W związku z tym trzeba było kupić nowe maty i kupiliśmy. I pytanie za 100 punktów, jakie maty należy dobrać dla dzieci? Zostańcie na filmie, podzielę się moimi wnioskami i doświadczeniami. Zanim przejdziemy do tematu mat, to oczywiście dajcie suba, kliknijcie dzwoneczek i łapkę w górę i możemy już teraz naprawdę zaczynać. To jest moja mata. Mata, która ma 1,5 cm. Jest już trochę zużyta i po kawałku ćwiczeń robią się straszne wgniecenia. A teraz mata numer 2. Mata numer 2 to mata Agnieszki i oczywiście mata dla kobiety, czyli musi być w jedynym słusznym kolorze, czyli coś koło różowego, lilowego, nieważne. Mata dla kobiety. I zostaje nam główny temat, czyli maty dla dzieci. Pierwsze maty, które kupiliśmy dzieciom, to były takie bardzo cienkie maty 0,6 mm i o długości 1,40 m. No ale wszystko się zużywa. Te maty kupiliśmy parę lat temu w Decathlonie, a potem się obraziłem na Decathlon. Wielu z Was też tam nie kupuje zresztą. No i teraz jest pytanie, jakie maty dalej? Wtedy te maty były dobre. Były dobre dlatego, że dzieci były mniejsze. Obecnie Oliwka, jak robi szpagat, rozciąga się czy coś takiego, to jej nogi to 1,55 m długości, czyli każda kostka by wystawała poza. Natomiast na macie też nie należy się rozciągać tak naprawdę. Sztuka rozciągania się na macie jest taka, że jedna noga, jedno kolano jest na macie, a drugie jest poza matą, na przykład w skarpetce, bo inaczej nie zdziwcie się, jak dzieci zaczną się rozciągać na matach i będzie coś takiego z matę. Chociaż gdera mile w lesie, powiedziałem, że jak dalej będą rozciągać się na macie, to im zabiorę nowe maty, o których zaraz będzie. I w końcu przechodzimy do mat, ale zanim to zrobię, to jeszcze Wam polecam, bo był film na temat pasów odchudzających. Kliknijcie kartę tutaj i zobaczycie, co na ten temat sądzę i co kupiłem. No i teraz dwie rzeczy, które de facto wpływają na to, jaka mata ma być. Pierwsza z nich to jest oczywiście długość, czyli jeżeli ktoś ma będzie 90, to z reguły powinien mieć matę trochę dłuższą niż sam jest. Nie wiem, czy takie długie maty są produkowane. Natomiast myślę, że mata o długości, jak to mamy? Nie widzę. O, jest, ale jakie drobniotki. 1,80 m. Spokojnie wystarczy dla dziecka, które ma 1,30 m i rozpiętość nóg potencjalnie 1,55 m. Będzie troszeczkę na zapas, tak jak i tamte maty były na zapas. No i myślę, trzeba, jak się ma dwoje dzieci, kupić dwie maty, bo się rozciągają na raz. Chociaż wtedy za dużo gadania jest i mało koncentracji na ćwiczeniu. A drugi parametr to jest grubość. Oliwka zaczęła narzekać, że jak robi deski na macie, to jest następna rzecz, do której można użyć maty, to bolą ją łokcie. Bo tamta mata ma 0,6, a też dodatkowo poza rozmiarem nóg, wysokością rośnie ciężar ciała i jak się to wszystko miażdży, to się robi bardzo twardo. Także kupiliśmy maty 1,80 m, już pełnowymiarowe, takie jak dla dorosłych. Nie są w słusznym kolorze jak ta. I kupiliśmy je po prostu w supermarkecie, który był obok nas i były one w promocji. Dlatego, że w promocji wyszły mniej więcej, bodajże za niecałe 25 zł. Jakoś tak. Natomiast pojechaliśmy do Decathlonu i w Decathlonie taka mata z czymś takim srebrnym kosztowała 40 zł. Stwierdziłem, nie, no po prostu przegięli. No i teraz już jesteśmy bardzo rzadkimi gośćmi w tym sklepie ze względu na wysokość cen, już nie mówiąc o innych sprawach. Pewnie też wielu z Was tam nie zagląda. To jest taka rzecz, która się przydaje do rozciągania. Oczywiście w temacie rozciągania to jeszcze są wałki. Był na ten temat film, kliknijcie tutaj, bo warto się również poza rozciąganiem porulować, bo przy różnych ćwiczeniach rulowanie jest potrzebne, a praktycznie rzecz biorąc chyba przy wszystkich. Podsumowując temat, kupując maty, bierzemy pod uwagę ich po pierwsze długość, po drugie ich grubość, no po trzecie można wziąć szerokość, jak ktoś ma szersze bary jak ja, to może również kupić sobie matę, która ma 60 cm szerokości, a nie 50 cm. Ja w ogóle tak się zastanawiam na temat tej maty, dlaczego na tej stronie trzeba się opierać i podobno to jest przód maty i w ogóle ja sobie nie wyobrażam ćwiczenia, no ale kolor robi swoje. Panie to lubią.
Na sam koniec dziękuję Wam za czas, który poświęciliście ze mną. I jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to dajcie suba, kliknijcie dzwoneczek i łapkę w górę. A też polecę Wam jeszcze inne filmy związane z siłownią oraz z jeszcze z jednym sprzętem przydającym się do rozciągania. Tu jest nasz najnowszy film. Kliknijcie subskrypcję i do zobaczenia następnym razem. Pa!